Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z muchówką w ręku, nawet z muchówkami. Jak widzicie, jestem w domu, no prawie w domu, ale to jest jedno z niewielu miejsc, w którym czuję się tak dobrze, czyli Dunajec. Wprawne oko dostrzeże pewne charakterystyczne skałki, czyli Księdzowe Pole. Jest godzina 8:56. Jak widzicie, słońce jeszcze nie wstało. Nie widzę oczkujących lipieni, ale to właśnie po nie tutaj przyjechałem. 11 miesięcy temu pierwszy mój pobyt w listopadzie na Dunajcu zakończył się bardzo fajnym lipieniem. Pamiętacie ten odcinek Lodowaty Kardynał? No to właśnie powtarzam ten pobyt. Może się coś złowi. Chociaż wątpię, żeby taki duży się trafił, no ale kto nie próbuje, ten nie łowi. Temperatura 1 stopień, ma być potem troszeczkę więcej, więc dosyć ekstremalnie, no ale jestem przygotowany. Nowe wodery, 4,5 mm neopremu, kilka warstw pod spodem, więc będzie dobrze. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to standardowo Genesis Pro Nymph do nimfy 3,55, tak? 4x5. Standardowa moja wędka, mam dwie takie. Oczywiście niektórzy twierdzą, że mam zły zestaw, przeciążony, w ogóle nie potrafię łowić, ale kompletnie mnie to nie obchodzi. Ważne, że się rybom podoba i mnie to cieszy. Więc tak uprzedzam wszelkich hejterów, tak? Druga wędka do suchej muchy, do ewentualnie jakichś malutkich nimf, czy ewentualnie do mokrej. No to jest taka bardzo wiekowa wędka Berkeley. Super wędka, o akcji takiej parabolicznej. Kołowrotek, jaki był pod ręką. Trapper, stream, do nimfy. Coś, co po prostu zwija linkę Konger 5x6. I tyle. Aha, przypony, tak? 11,6, no 12. Najlepsza byłaby chyba 10, nawet mniej. Przy takiej czystej wodzie, ale akurat nie mam, nie zabrałem tej szpulki. No nic, no łowi się na to, co się ma. Byłem już w Sromowcach, zobaczycie te kadry naprzeciwko hotelu nad przełomem, to charakterystyczne miejsce. Bardzo dużo drobnych lipieni, małych lipieni. No niby jest zabawa, ale aż się nie chce łowić, tak? I chciałoby się złowić coś większego. Ciężko złowić coś powyżej 20 paru centymetrów. Czasami jakiś pstrąg. Zobaczycie te ujęcia. Malownicze miejsce, tak? Ale dużej ryby tam nie trafiłem. Dlatego jestem na OS-ie. Nie ma wędkarzy, nie widziałem jeszcze nikogo. To bardzo dobrze, bo w Sromowcach jest, czasami mam wrażenie, więcej wędkarzy niż ryb. Więc w planach najpierw nimfa, małe nimfki, tak, malutkie, haczyk chyba 20, czy może 18-22, odcień brązu oczywiście, troszeczkę tappingu jakiegoś, tak, fioletowego, nie wiem, czy to widać, bo mi się poplątało, tak.
Już pokazuję. Coś takiego. Troszeczkę fioletowego czegoś, tak, na pod ogonkiem. Główka taka mosiężna, no malutka nimfka, malutka. Więc będziemy próbować coś oszukać. Małego lipienia nie jest tak ciężko oszukać, natomiast większego już tak. No i tutaj taka mini brązka. Już. To jest tak, jak się nagrywa spontanicznie. Nic nie jest przygotowane. O, coś takiego. Już zmaltretowana przez lipienie i pstrągi. Byle co, ale działa. Ok. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Cześć. Thank you.
Pewnie w strąg znowu. O! O! Albo nawet dwie. Albo nawet dwie. Przekręcił się.
set your affirmations, aspirations. I got to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. Już koniec. Nie było dzisiaj kardynała. No cel taki był, żeby złapać dużego olipienia. No niestety, nie zawsze jest święto. Złowienie takiego dużego kardynała to jest wręcz nobilitacja, dlatego nie ma się co dziwić. Dużo małych, oczywiście pstrągi dopisały. Trochę akcji było. Ten hol tej dużej ryby, prawdopodobnie dużego pstrąga rzeczywiście no zrobił dzień. Dla takich akcji właśnie się przyjeżdżam. Weekend listopadowy zaliczony. Pogoda dopisała. Może dużych lipień nie było, ale rzeczywiście jest super. Było fajnie. Świeże powietrze, super widoki. Wodery przetestowane. Pewnie będą się sprawdzać również latem. Mam nadzieję, że się podobało. Kardynałów nie było, ale trochę akcji zawsze. Więc tym samym kończę sezon muchowy, tak? Sezon wędkarski 2022. Jak zdrowie pozwoli, czas, no to pewnie widzimy się w kolejnym sezonie. Może jeszcze po drodze jakaś recenzja, żeby wypełnić tę pustkę. A tak to tyle. Na razie, cześć! In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creep.